Moi drodzy, na fascynującą partię z 2003 roku, gdzie Gary Kasparow grał z Timurem Radzabowem, 16-letnim wówczas E, z świetnym szechistą 2644 to już jest fantastyczny wynik w wieku lat 16, jeszcze w tamtym czasie. Fantastyczny arcymistrz. No i partia tutaj jest dosyć słynna. Pamiętam jak dziś widziałem w wiadomościach, że o tej partii w telewizji mówiono, że tutaj Kasparow właśnie grał w Linares z Radzibowem. No i zapraszam serdecznie tutaj do analizy, moi drodzy. E4 rozpoczęła się tym posunięciem partia. No i E6. Obrona francuska nam się szykuje w tym momencie. Po D4 y, oczywiście jest D5, i, i widzimy wybór obrony francuskiej przez młodego zawodnika y, przeciwko Kasparowowi. No, wielce odważna decyzja, naprawdę trzeba przyznać coś bardzo odważnego. Skoczek C3 i skoczek F6, jeden z, jedna z możliwości, jakie tutaj można stosować. No i tutaj oczywiście białe od razu zagrywają sobie piątkiem do centrum i ten skoczek musi zagrać na D7, ale w następnym ruchu ma plan zagrania ruchu C5, właśnie. No to jest typowe w obronie francuskiej. F4 ze strony białych, właśnie jest teraz C5, skoczek F3. Tutaj każde wybicie i zepsucie łańcucha, powiedzmy w strukturze tutaj pionków, nie jest złe dla białych, z tego względu, że po wybiciu skoczek zawsze skakuje na D4 i ten punkt D4 będzie kluczowy. Potem można to wspomóc gońcem, nawet czasami skoczek E2. No i to wygląda dobrze. Tutaj na pewno czarne nie mogą od razu wybić, tylko dalej wyprowadzać figury te, które można i wspomagać nacisk na punkt D4. Tutaj głównym problemem w obronie francuskiej jest ten goniec C8. Jeżeli ten goniec by znalazł się na przykład na polu F5 albo na polu G4, problemy wszystkie tutaj u czarnych znikają, no ale taki urok, właśnie tego debiutu. Obrona karokan jest nieco podobna. Zamknięty wariant, ale to jest zupełnie też inny charakter pozycji. Podobny, ale jednak troszeczkę inny. Tutaj goniec zagrywa na E3. Zobaczcie, wspomaganie pionka. Posunięcie A6, to jest wszystko teoria. Pionek zagrywa sobie tutaj, aby wspomóc pionka na B5 za moment. Hetman D2 to również jest teoretyczne posunięcie. Tutaj przygotowujemy czasami długą roszadę, ale też Hetman po prostu ma czasem takie zagranie jak F2. Tutaj B5 nastąpiło i Kasparow zagrywa A3 wszystko teoretyczne posunięcia, żeby tak łatwo ten pionek nie mógł odpędzić skoczka, bo po tym zagraniu oczywiście wybijamy, wybijamy, tam skoczek na przykład na A4 sobie fajnie wskakuje, a po powiedzmy, jakby nie było tego ruchu A3, no to wtedy jest B4, ten skoczek na A4 już nie jest taki silny, bo tu jeszcze pionek na C5 zostaje, czasami można zagrać C4, no różne są możliwości, oczywiście Kasparow gra tutaj również teorię Hetman B6 i wydaje się, że to jest taki ruch taki dziwny na początek, gdyż wchodzi pod rentgen tutaj z gońcem, ale to się wszystko trzyma, Hetman Pomaga Pionka i próbuje tutaj za chwilę wybić. Znaczy nie chcemy od razu wybić, ale po prostu trzeba Pionka wspomóc wyprowadzić Hetmana. Teoria. Skoczek E2. No i niektórzy pewnie sobie pomyślą, no ale zaraz przecież Kasparow wycofuje figurę. Jest to gracz tak ofensywny, a on cofa figurę. Ale to ma swój y, cel. Przede wszystkim skoczki mocno teraz wspomagają punkt D4 i to jest bardzo ważne. I potem można próbować na przykład zagrać C3, żeby ten łańcuch pionów miał już ręce i nogi. C4 ze strony Rajabowa. No i to jest takie zaskakujące posunięcie z jednej strony ale z drugiej strony tutaj ma już czarny konkretny plan. Od razu powiem, że silniki tutaj wskazują e, no, przewagę białych e, i to taką całkiem, całkiem, po debiucie plus jeden ponad to jest dużo, ale w zamkniętej pozycji tutaj e, we francuskiej pewnie często silniki wskazują przewagę białych. E, Grają ludzie, pamiętajmy nawet Kasparow tutaj nie jest silnikiem, tutaj można by było próbować grać z planem A5B4 albo od razu B4, no, w każdym razie na skrzydle. Hetmańskim tutaj czarne chcą grać. No widzimy, ten łańcuch pionów jest imponujący, ale są też minusy tego, że białe mogą grać swobodnie, tutaj dochodzi do ruchu F5 i tak też w partii nastąpiło. Lecz takim ważnym zagraniem jest H5. H5 fajny ruch z tego względu, że nie można zagrać H3, bo jest wybicie, wybicie i tracimy wieżę, więc po takim posunięciu ten łańcuch pionów się tutaj rozczepia i chodzi o to, że pionek z G4 nie jest w stanie e, wspomagać atak przez f5. No tutaj Kasparow wybił tego pionka e, o dziwo, wieża wybiła i z skoczek wskakuje na pole e, g3, atakując wieżę i ta wieża wraca spokojnie sobie na h8. No i w tym momencie, moi drodzy, Kasparow e, gorąca krew. Tutaj e, no widzimy, że chce przeciwnika e, atakować. Generalnie chce atakować, dlatego że zagrał f5 od razu. E, 16-latek siedzący naprzeciwko Kasparowa. Różnica w rankingu, jak widzicie, prawie 200 punktów. To jest przepaść w 2003 roku. No, i chce mu demu utrzeć nosa. Tak, tak wnioskuję z tych posunięć, jakie tutaj Kasparow zagrywał. No i zagrał F5. Ale. F5 jest takim ruchem no, wydaje się dobrym, ale chyba za szybko trochę tutaj Kasparow to chciał uczynić. Można byłoby spokojnie zagrać goniec na g2, wyprowadzić ostatnią figurę, na przykład goniec e7 lub b7. To myślę większej różnicy tutaj by nie było i zrobić spokojnie roszadę i potem planować na przykład F5. Wiadomo, że istnieje taki ruch g6, ale czasami go się rozbijało przez ruch h4, czasami zagrywa się skoczkiem tutaj na g5. No i takie zamknięte francuskie Powiedzmy, są no, ciekawe. No, myślę, że doświadczony zawodnik taki jak Kasparow tutaj powinien sobie poradzić. No, ale cóż, gorąca krew moi drodzy, no, tego się tutaj ciężko to opanować na szachownicy. Po F5 pionek wybił, tak po prostu z zimną krwią tutaj młody Rajabow wybija, skoczek wybił na F5. No i teraz pojawia się mnóstwo tutaj taktyki, no bo czasami istnieje taki ruch, jak skoczek bije na E5 i zobaczcie, że goniec już by uderzał w skoczka, ale tutaj mogło być zagranie bicie na, G, na G7, mogło być odbicie po prostu, i tutaj ten hetman byłby atakowany, dużo opcji taktycznych się pojawia, oczywiście ten ruch jest zły, ale bardzo ładny ruch ehm, tutaj ze strony Rajabowa, skoczek F6. Bardzo ładne posunięcie, ten skoczek w świetne miejsce sobie wskoczył, tak jak już wspomniałem, jest atak na skoczka. No i teraz powiedzmy, trzeba jakoś zagrać. Kasparow wrócił skoczkiem. Jeżeli by wybił na F6, no to jest proste wybicie. Jeżeli by wybił, jest wybicie. I ta pozycja dla czarnych jest bardzo przyjemna żadnych problemów, nawet lepsza długa roszada prosto gramy po liniach wieżami i tak dalej no ale tak oczywiście nie poszło, na yy, szczęście Kasparow tutaj wrócił skoczkiem po raz kolejny, no a tak trzeba było zagrać, pilnować pola E4, żeby tutaj skoczek nie poszalał, no ale tutaj skoczek zagrał też na G4 atakując gońca, goniec na F4 od razu i goniec E6, stabilnie wyprowadza sobie kolejną figurę tutaj Rajabów. posunięcie C3 Widzimy, plus jest taki, że tutaj scalamy pionki, ale minusem jest to, że czasami ten skoczek na A5 i przez B3 może mieć fajne opcje, co się już tutaj to pojawia. Nawet już silniki sugerują, żeby taki ruch zagrywać, aczkolwiek Rajabow wyprowadza tutaj, jak go prawdopodobnie uczono, wszystkie figury do gry. Wszyscy się tego uczymy. No, śmieję się trochę, bo już był arcymistrzem i to silnym. Wyprowadza ostatnią figurę oczywiście. Skoczek G5 idzie do ataku. Powiedzmy, chcę tego gońca sprzątnąć. I co robi Rajabow, moi drodzy? Rajabow robi długą roszadę. Tak po prostu. E, można byłoby od razu zagrać tutaj skoczkiem na A5 i zobaczcie, że tu są fajne już opcje na B3. To jest zawsze ruch wstępem. Przyjemny, myślę, i pożyteczny. No ale poszła e, roszada ze strony czarnych e, i w tym momencie skoczek wybił gońca, co jest dobrym ruchem. Wybicie, wybicie e, i koniec E2. Tak po prostu. Tutaj Kasparow gra na razie dobrze. Tu wszystko się trzyma. I teraz, moi drodzy, Radzabow zagrał posunięcie, można by powiedzieć, z kosmosu, które Kasparowa nieco wybiło z rytmu. Tak mi się wydaje. Spróbujmy sobie zatrzymać materiał i poszukać, jak tutaj zagrać czarnymi, żeby zaskoczyć mistrza świata. Od razu powiem, że jest to ruch taki średnio poprawny, ale to właśnie o to w szachach chodzi. I uwaga, Rajabow. Skoczkiem wybija Pionka. Zaskoczenie, bo widzimy przecież, że tutaj goniec z Pionkiem mogą to wybić, i to stoi dobrze. I uwaga, Kasparow nie przyjął tej ofiary, a powinien. Zagrał Hetmanem na E3, a jak powinien zagrać? Uwaga, można byłoby wybić, ale tutaj silniki oczywiście mają rację. Człowiekowi może byłoby ciężko to dobrze policzyć. I teraz po wybiciu, zobaczcie, te figury się redukują. I powiedzmy, jak zrobimy większą redukcję figur, no to biały tutaj powinien sobie świetnie poradzić. No ale jest koniec na C5. I ten koniec jest taki, no. Upierdliwy bym powiedział. No bo za chwilę tutaj zagra na E3, nie można zrobić długiej roszady, krótkiej roszady również nie można. No i tak naprawdę król zostaje w centrum. I co dalej? Tutaj za chwilę jakieś D4 grozi. No ale tutaj silnik podpowiada, żeby zagrać gońcem na F3. I na przykład goniec E3 może wskoczyć Hetman E2 i D4. No dobra, wygląda to groźnie, ale po wybiciach skoczek wskakuje na E4 i pozycja białych jest stabilna, moi drodzy. Mimo wszystko, chociaż wydaje się, że wszystko wisi na włosku, ale za chwilę grozi taki ruch. Za chwilę grozi taki ruch. Hetman nie może wybić pionka, bo Hetman bije na E3. Tu są same konkrety, tutaj trzeba bardzo, bardzo uważnie liczyć i dokładnie. No ale cóż, w partii poszło inaczej. Hetman E3, wydaje się, że to ym, ten ruch. Nie daje tutaj żadnych komplikacji, i generalnie tak na początku to wygląda. Skoczek wrócił spokojnie na D7. Hetman wybił pionka, związuje od razu tutaj tego skoczka. No i teraz goniec zagrał na H4. Moi drodzy, no ruch na związanie skoczka, który jest broniony, tu się wszystko trzyma. I przewaga białych tutaj jest już spora. Mimo wszystko, jeżeli Kasparow zagra dobre posunięcie. Otóż moi drodzy, no Kasparow zagrał e, trochę gorzej, mianowicie zagrał Hetmanem na G4, trzymając związanie. Myślę, że większość z nas no, by spróbowało i przeliczyło taki ruch jak e, Hetman bije na D5. Wzięcie piona było dobre. E, wydaje się, że nie jest to roby, dobry ruch, bo tu zaraz Skoczek wychodzi z tempem, jak i e, wieża atakuje Hetmana, jakiś atak na króla. Intuicyjnie wygląda to oczywiście strasznie dla białych, ale po jakimś zagraniu skoczkiem gdziekolwiek, powiedzmy na F6, jest Hetman F5 z szachem. Król musi odejść i mamy czas, żeby schować króla. Pionek więcej po stronie białych. Goniec F3. Prosta gra. Byłaby. Kasparow zagrał inaczej. Hetman G4. Jak widzimy, też się mylił. Eee, no ale tutaj trzeba przyznać, że 16-letni Timur eee, no, gra z zimną krwią i bez kompleksów można powiedzieć te partie. Czarne zagrały g5, wiadomo, że tutaj wybić nie można, bo zaraz wchodzi jakaś wieża g8, więc goniec wrócił na d2, wieża na wolną linię, cyk i długa roszada. I moi drodzy, po tym posunięciu skoczek zagrywa na a5, prosty ruch, skoczek wdziera się na b3, chcąc atakować króla. No, Kasparow na pewno to widział, lecz... Jeden skoczek, tu jeszcze krzywdy takiej ogromnej nie robi. A to jest też bardzo ważny moment, gdyż tutaj Kasparow się bardzo myli, um, dlatego że zagrywa wieżą na F1, co się wydaje ruchem jak najbardziej naturalnym i dobrym, lecz jest to bardzo złe posunięcie. Za chwilę powiem dlaczego, ale sprawdźmy szybciutko dwa ruchy, jak można by było zagrać lepiej. Otóż król B1 byłoby zdecydowanie lepsze. Z tego względu, że jak skoczek na przykład zagrywa na B3, to goniec F3, i tu pozycja się trzyma. Tutaj czasami grozi taki szach Hetmanem, ale król wtedy zmyka na, na A2, i tu jest wszystko w porządku. No ale wygląda groźnie. No cóż, wieża zagrała na F1. I dlaczego ten ruch jest taki słaby? Dlatego, że jest znowu szach, i ta wieża, i ten goniec już ma problem. Król nie może iść w tę stronę. Król musi iść na D1. Znowu jest w centrum, tak naprawdę, król po Roszadzie. No i teraz moi drodzy, następuje bicie na G3. Bardzo ważny ruch, dlatego że Skoczek bronił pola F5, wieża broniła pola F5, Hetman bronił pola F5. I teraz chodzi o to, że jak tutaj Kasparow by wybił tego gońca, powiedzmy w ten sposób, jak zbiłby Hetmanem, to, to będzie to samo co w tej analizie, czyli Hetman G6. Takie posunięcie trochę z ukrycia. I chodzi o to, że tu się nie można zasłonić. Bo po wymianach na końcu tutaj leci wieża. I jest bardzo niebezpiecznie. Znaczy to jest koniec partii wtedy. I tutaj Hetman wdziera się po prostu na pole B1. No jak zbijemy wieżę na H8, to jest zawsze strącenie na B1. No i koniec partii. No i tak właśnie mogłoby się to skończyć. Dlatego też po biciu na G3 nie można niczym wybić. Kasparow to widział i zagrał wieżą na F7 z kontratakiem. W każdym razie myślał, że to jest kontratak. Tu się wszystko trzyma. I Radzabow zagrywa wieżą na d8. Tak po prostu broni skoczka, bo bronić go trzeba z groźbą hetman g6. Piekielnie silna groźba. Goniec wybił tutaj na g5 i hetman g6. Zobaczcie, gramy ze swoim planem. No lecz jest hetman f5. I tym sposobem po wymianach wieża zagrywa z d na f8. No to posunięcie jest dobre jak najbardziej. Tutaj wymiana nastąpiła i skoczek wybił, żeby trzymać wieżę tutaj na związaniu, i tym sposobem czarne mają figurę więcej. Więc jest dobrze. No, można by było próbować iść pionkiem H4. Tu jakieś akcje jeszcze można by było próbować uczynić. Lecz zagranie gońcem na F3 na pionka też wydaje się logiczne. Kwestia teraz, jak zagrają czarne. No i tutaj Rajabow zagrywa gońcem na H4. Goniec, no nie wymienia się, im więcej e, wymienią tutaj białe, tym gorzej dla nich, więc wraca goniec. Skoczek D7, no i jest wzięcie piona, czyli dwa pionki za figurę w tym momencie. Para gońców po stronie, e, po stronie właśnie tutaj białych, lecz e, następuje teraz ruch wieża E8 i ten goniec musi uciekać na jakąś mniej atrakcyjną pozycję, i następuje. Piękne zagranie ze strony czarnych w tej chwili. Spróbujmy zatrzymać materiał i znaleźć y, ten ruch. Otóż moi drodzy Radzabow zagrywa skoczkiem na C5. Podpionka, tak. Prosta taktyka. Zobaczcie, że po biciu jest wieża D8 ginie goniec. Pozycja jest uproszczona, y, wygrana dla czarnych. Po tym posunięciu goniec zagrywa na f7, no i tutaj proste wieża e7, goniec h5 i skoczek wlatuje na d3. Masakra, moi drodzy. Kasparow się poddaje. No bo tak naprawdę nie ma co grać. Jest bardzo dużo gruźb. Bicie, przede wszystkim grożą widełki na wieżę i jeszcze jest taki ruch jak wieża h7 czasami, ale tutaj jeszcze jest szachem odejście, ale mimo wszystko gruźb jest cała masa. Pozycja jest totalnie wygrana dla, dla czarnych. Myślę, że ogromny sukces Timura Radzebowa. Po takich partiach te kariery zawodnicze od razu idą. Po linii prostej do góry moi drodzy. Zwykle tak bywa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.